No, sytuacja jest prosta. Impreza była biletowana, impreza była zamknięta i każdy, który chciał wejść, musiał wcześniej postarać się o zaproszenie. Znaczy tak, trudno odnieść mi się do tego, co mówili pracownicy, bo nie słyszałam i przy tym mnie nie było. Natomiast fakt jest również taki, że jako organizatorzy nie wiedzieliśmy o istnieniu bloga, którego panowie jesteście, czy portalu, którego panowie jesteście przedstawicielami. I no myślę, że tutaj też na przyszłość można by było pomyśleć o tym, żeby informować instytucje, że coś takiego istnieje. I ja nie widzę żadnych problemów, jak chodzi o współpracę dalszą i zawsze chętnie będziemy Państwa gościć i zapraszać. No a wczorajszy incydent, no nie wiem, może niech pójdzie w niepamięć. Zacznijmy od początku.